Wyjaśnijmy sobie, co to jest procent prosty. Cześć, witaj, z tej strony Mateusz Kowalski i wracamy do cyklu związanego z procentami. W tym materiale wideo zajmiemy się pojęciem procentu prostego. Pojęcie procentu prostego występuje zasadniczo w dziedzinie finansów, ale niekoniecznie, bo w innych obszarach także można się go doszukać. Z tym, że wówczas zwykle nazywa się troszkę inaczej, a mianowicie ciągiem arytmetycznym. Tak dobrze słyszałeś, dobrze słyszałeś. Procent prosty to w istocie ciąg arytmetyczny. Zresztą będziemy sobie to później jeszcze pokazywać i uzasadniać. No, możemy to jeszcze nazwać jeszcze bardziej ogólnie, typu jakiś przyrost liniowy, czy też wzrost liniowy. Zajmijmy się jednak na początku finansami. Pieniądze w banku mogą być ulokowane w zasadzie na no, takie dwa sposoby: na procent prosty lub procent składany. Wprawdzie rzadko kiedy będzie to procent prosty, ale może się tak zdarzyć. W procencie prostym odsetki naliczane są od ustalonej stałej kwoty początkowej. Inaczej mówiąc, kapitału początkowego, który jest wpłacany, na, jak sama nazwa wskazuje, na początku na pewien okres czasu. No tutaj na szaro jeszcze wyróżniłem taki inny przykład. Nie. Próbowałem się doszukać jakiegoś innego przykładu, mianowicie, no, można by to procent prosty zastosować w przypadku naliczania jakiejś procentowej kary za opóźnienie w opłaceniu rachunku, na przykład za internet, za prąd, czy za coś tam jeszcze takiego. Choć nie wiem, jak to w praktyce tak na dobrą sprawę jest rozwiązane. To tak tylko tutaj na marginesie. A zatem zostańmy przy temacie lokowania pieniędzy na jakimś rachunku, lokacie, czy jakkolwiek by tego tutaj nie nazwać. Przy procencie prostym odsetek nie kapitalizuje się, czyli nie dolicza się do kapitału tego w tym wypadku początkowego. W zasadzie odsetki oblicza się tylko raz. No to może być troszkę źle zrozumiałe, także w dalszym ciągu będę jeszcze do tego nawiązywał. Odsetki nie powiększają naszego kapitału początkowego, z którego są generowane kolejne odsetki, a zatem każde odsetki są ciągle generowane z tego samego kapitału początkowego. Mówiąc jeszcze inaczej, same odsetki nie są oprocentowane i nie generują kolejnego dochodu. Powiedzmy sobie troszkę na temat sytuacji, w których możemy się spotkać z procentem prostym takich przykładów poglądowych. No więc może mieć to miejsce w przypadku depozytu, który wypłaca jego posiadaczowi odsetki w inne miejsce niż to, w którym znalazł się ten kapitał początkowy. Na przykład do ręki. No To jest dość wdzięczny przykład, bo ewidentnie widać, że ten, ten bank czy ta instytucja już nie ma dostępu do tych pieniędzy, które no, zostały wypłacone tak, do ręki, w związku z czym no, naturalne jest to, że odsetki będą generowane od tej kwoty początkowej. No dobrze, i tu ktoś może mieć taką wątpliwość, no dobrze, a co z tym, że odsetki miały być wypłacane tylko raz? No, wiesz, no w istocie zawsze można powiedzieć, patrzeć na to w ten sposób, że to jest tak, że wpłacamy kapitał początkowy, występują odsetki, które są wypłacone i tym samym się to wszystko rozwiązuje. Po czym automatycznie się nawiązuje nowa umowa, i znowu kolejne odsetki, które powstaną, będą znowu wypłacone. Tak, w ten sposób można na to patrzeć, choć nie wiem, jak to tam prawnie, umownie i w ogóle ustawowo jest przewidziane i jak to jest rozpatrywane. Generalnie nie ukrywajmy, że taka sytuacja jest raczej mało. Mało spotykana, że tutaj wpłacamy, a wypłacane są gdzieś tam do ręki. Tak? To raczej zwykle wraca na konto. No ogólnie procent prosty jest raczej rzadko spotykany. Wróćmy dalej. Przejdźmy do punktu następnego. W przypadku lokaty, na przykład rocznej, która wypłaca odsetki razem z kapitałem po rogu i w tym samym się zamyka czy też likwiduje. Tak? No jasna sprawa, to jest tak, jakby ten podprzykład do tego poprzedniego punktu. Kolejna sprawa. W przypadku pożyczki, gdy pożytkobiorca, pożyczkobiorca oddaje całą kwotę wraz z narosłymi odsetkami w jednym momencie, a nie w ratach. Odsetki te są proporcjonalnie wyliczone do kwoty i długości okresu czasu pożyczenia. Skończmy jednak to gadanie i przejdźmy do pierwszego zadania. Henryk wpłaca do banku 500 zł, 500-500. Opracentowanie wynosi P%, czyli np. 5% w skali roku. Obowiązuje tam procent prosty. Jaki będzie stan środków i wielkość odsetek po roku? No, prosta sprawa. Obliczamy najpierw odsetki, a zatem od tego kapitału początkowego liczymy procent ten równy p setnych. No bo p procent to jest właśnie p setnych. Tu napisałem też, że to jest równe r, ale r, zauważmy, nie ma procenta, tak? Czyli r mogłoby być takim współczynnikiem zamiast tych p przez 100. No bo w istocie, już sobie o, o tym zresztą mówiliśmy w poprzednich nagraniach, p procent to co to jest? No to jest p razy 1 procent, a 1 procent to przecież jest liczba. Jaka? 1 przez 100, czyli p razy 1 setna. I stąd będziemy mieć ten zapis tu za chwilę p setnych. No dobrze, następnie liczba tych okresów, Naliczanych kolejnych tych odsetek. No w związku z tym, że jest to na czas jednego roku i to też jest oprocentowanie na jeden rok, no to jest po prostu jeden taki, jeden taki cykl, czyli to nasze n wynosi 1. No i podstawiamy te nasze liczby z zadania. Czyli k0 to jest 500, p to jest 5 przez 100. Tak? Zwróćmy uwagę, że tu są procenty, a tu nie. tak? Zamiast tych p setnych mogłem napisać, że to wszystko tu razem to jest r. Okay. No, i mnożymy, skracamy, oczywiście, 0. 5 razy 5, 25, wychodzi nam 25 PLN-ów. A zatem, co my tu w zasadzie zrobiliśmy? Zrobiliśmy, obliczyliśmy procent z liczby, czyli coś, co już dobrze znamy, bo o tym było w poprzednich nagraniach tego cyklu o procentach. Teraz dodajemy ten wyliczone, te odsetki do kapitału początkowego, a zatem nasz kapitał K1, czyli po tym pierwszym okresie. To jest kapitał początkowy plus te odsetki. No kapitał początkowy to było 5 stówek, a zatem plus 25 wychodzi nam 5,2,5 zł. Co teraz? No w efekcie zobaczmy, co tu się nadziało. No, w efekcie tego wszystkiego wykonaliśmy zadanie typu o 5% więcej niż 5 stówek. A takie zadania też już omawialiśmy w poprzednim nagraniu, czyli nic póki co nowego. Tak, znany wzór, jedynka, bo oznacza, że to k0, które było, zostaje i dodatkowo doliczone jest to R, czyli inaczej mówiąc P setnych, jak to woli, tych, ta część te odsetki od tego kapitału K0 i razem to stanowi ten nowy kapitał. Także to też możemy w ten sposób policzyć na jedno wychodzi. Powtórzę zatem jeszcze raz pokrótce. Procent prosty to sposób oprocentowania kapitału K0, polegający na tym, że dochód w postaci odsetek nie jest doliczany do kapitału na następny okres, na przykład rok. Przy oprocentowaniu, mówiąc może bardziej fachowo, stopie procentowej, to jest to samo, P procent, czy też jakiemuś tam współczynnikowi R. Kwota odsetek nie zostanie dopisana do kapitału i nie powiększy go. Dlatego w kolejnym roku mamy do czynienia z takimi samymi działaniami i liczbami. A zatem Henryk w drugim roku znowu uzyska dokładnie takie same odsetki jak w pierwszym roku, czyli te 25 zł. A zatem po dwóch latach razem uzyska 50 zł. I dalej w dalszym ciągu podtrzymuje to, że jest to obliczanie tego, tych odsetek raz. No bo raz policzyliśmy te ostateczne odsetki. Tych częściowych nie utrzymał, no bo trwało to dłużej i dopiero te końcowe odsetki otrzymał, a zatem de facto policzyliśmy je tylko raz. Zauważmy, że tu w zasadzie mamy do czynienia z dwukrotnym mechanizmem o P procent więcej niż K0. Ja może to słowo dwukrotnym zmarzę, bo ono może być źle zrozumiane. Za chwilę zresztą to wyjaśnię. A zatem mamy do czynienia z mechanizmem o P% więcej niż K0 tak już sobie powiedzieliśmy, ale przez to, że jest to teraz przez dwa lata wykonywana ta czynność, to mamy tak naprawdę do czynienia no, z analogicznym mechanizmem, a dokładnie, że biorąc o 2p% więcej niż k0. Tak zadania o ile procent coś tam wzrosło bądź zmalało już omawialiśmy w innym z poprzednich nagrań. Dobrze, a zatem ta dwójka pojawia się tutaj przy tym r. No, jak ktoś nie chce r, to zamiast r może oczywiście napisać p setnych. Analogicznie będzie to wtedy tu domnażane i wtedy mamy k2, że po tych dwóch latach to by był kapitał tego Henryka po dwóch latach. Dlaczego zmierzyłem, zmazałem to słowo dwukrotnym? Ponieważ to dwukrotnym bardziej sugerowałoby, że ta dwójka pojawia się tutaj w potędze tego 1 plus r. A to wówczas byłby procent składany, o którym będzie oddzielny materiał wideo. A zatem dlatego, żeby było bardziej jasne, zmazałem to słowo. Czyli ogólnie po n latach będzie to k0 i 1 plus n razy to oprocentowanie r czy też p setnych. Prawdopodobnie pojawiać się w myśli pytanie, a co z podatkami? Oczywiście zakładałem tu póki co uproszczony model bez podatków, a żeby nie komplikować. No generalna myśl, jeżeli chcemy uwzględniać podatki, według której należy się kierować, no to wyznaczanie podatku jest od tego, co, no, co jest zyskiem, tak? od tego, co jest zyskiem, czyli od tych odsetek, tak, de facto. A zatem, jeżeli podatek wynosi X%, nie wiem, 5, 19, 23, 45, obojętnie, to otrzymasz odsetki pomniejszone o ten podatek, czyli 1 minus k. A zatem odsetki będą tak de facto wynosiły K0 razy r razy i ta liczba, która to zmniejszy, czyli 1 minus k. K to jest ten współczynnik, czy też inaczej, zamiast k może być x setnych. X set. Tutaj drobna uwaga, ponieważ to, co było przed nazwami odsetkami i to po tym pomniejszeniu też nazwę odsetkami, no fachowo finansiści używają jakichś określeń typu odsetki brutto, netto i tak dalej, ale zostawmy to, ważne jest, żeby rozumieć sam mechanizm. Okej, okay, a zatem wzór na stan rachunku po n okresach byłby tej oto postaci. Jedyna różnica względem poprzedniego to jest to, że to nr jest dodatkowo domnożone przez 1-k. I to, co warto sobie zdawać sprawę, z czego warto sobie zdawać sprawę, to zauważmy, że gdy k będzie 0, czyli innymi słowy, gdy x będzie 0, czyli będą zerowe procenty, jeśli chodzi o podatki, no to wtedy będziemy mieć 1 odjęć 0, czyli 1, a 1 razy nr to jest po prostu nr. I w ten oto sposób ten wzór sprowadzi się nam do tego poprzedniego wzoru z poprzedniego slajdu. No i dobrze, i dalej będę tłumaczył kolejne przykłady i zadania, nie komplikując, i będę pomijał temat podatków. Na no, dobrą sprawę zawsze można tylko domnożyć, bo to w procencie prostym jest dosyć wygodne, przez 1 minus k i to też wtedy uwzględni. Przechodzimy zatem już do następnego zadania, drugiego, i polega ono na tym: wpłacasz do banku kwotę 2000 zł. Oprocentowanie wynosi 4% w skali roku, roczna stopa procentowa, inaczej mówiąc. Co pół roku, pół roku, nie rok, co pół roku są naliczane odsetki, zawsze tylko od kwoty początkowej tej K0. A zatem mamy tutaj do czynienia z procentem prostym. No i pytanie, jaki będzie stan rachunku po trzech latach? No dobrze, więc policzmy najpierw ten, te odsetki, ten dochód. No to będzie od kapitału początkowego obliczamy odpowiednią część, czyli ten procent 4 przez 100. Ale uwaga, w związku z tym, że odsetki są naliczane w innym okresie czasu niż to, w, o, w jakim okresie z, z czasu jest nali, napisane to oprocentowanie, bo tu jest 4% w skali roku, no to musimy odpowiednio przeliczyć to. Dokładnie rzecz biorąc, przemnożyć przez jedną drugą te 4%, no bo jeżeli w, w skali roku jest 4%, no to w skali pół roku będzie 2%, tak? Ale tak może trochę bardziej elegancko. Zauważmy, że to by było ogólnie jakieś tau przez t, gdzie tau to jest czas długości tego okresu, po którym naliczane są odsetki, natomiast to duże t to jest czas, w jakim jest podane to oprocentowanie czyli tu jest 4% w skali roku. No i w praktyce właśnie bardzo często to w skali roku będzie występować, na dobrą sprawę, no tak w 90 przypadkach, w 90% przypadków będzie właśnie występować określenie w skali roku, najczęściej się podaje te oprocentowanie. Ale niekoniecznie, może być ogólnie w jakimś czasie T. No i wtedy liczba tych okresów, N. N okre oznacza liczbę okresów tych długości tau całego tego procederu. A zatem wstawiamy liczby k 0 2000 P przez 100, czyli 4 setne. Teraz tau to jest u nas 6 miesięcy, a duże T to jest 12 miesięcy, no bo rok ma 12 miesięcy. 12 miesięcy. Zauważmy, że te miesiące nam się skracają i wychodzi nam tutaj ładna liczba 1, druga, no bo 6 przez 12 to jest 1, druga. Stąd ta dwójeczka tu na dole. Następnie mnożymy przez liczbę okresów tych, co ile jest te odsetki są naliczane. No, tych okresów jest tutaj, zauważmy, 6. Dlaczego? No bo skoro 3 lata, a co pół roku, czyli 2 razy na rok jest naliczane są te odsetki, to tych okresów jest 6. No i teraz elegancko skracamy, co tylko się da. Dwójeczkę możemy skrócić z czwórką jest 2, i wychodzi nam 2 razy 20 to jest 40. 40 razy 6 to wychodzi 240 plnów. Tak? Złotówek. A zatem dodając to teraz do kapitału początkowego, wychodzi nam, że Kn, czyli w tym wypadku to można by napisać K3, bo to jest, e, nie K3, K6, przepraszam, K6, bo to jest po 6 tych okresach, N jest 6, jest równe K0 plus ten dochód, czyli wychodzi na to, że to jest 2240. Przechodzimy do zadania kolejnego, trzeciego. Pan Franek złożył w banku 3000 zł na tymczasową lokatę o stałym oprocentowaniu. Co to znaczy o stałym oprocentowaniu? To znaczy tyle, że to jest stałe, czyli przez cały czas trwania tej lokaty wynosi na przykład 5, albo 3, albo 7. Nie ma tak, że w trakcie trwania lokaty się zmienia, na przykład 4,8, na 4,9, na 5, na 3,2, na 5,9 i tak dalej, tak? Nie, jest stałe to no, i teraz odsetki po 3 miesiącach, zobaczmy. Po trzech miesiącach wynosiły 36 zł. Jakie było oprocentowanie lokaty w skali roku? No więc co? Używamy wzoru, który sobie podaliśmy. Mianowicie, że dochód to jest p% razy k0 razy odpowiedni ten współczynnik, czyli to tau przez t, który skoryguje ten procent do odpowiedniego okresu. No więc tak, oprocentowanie P jest, przyjmujemy roczne, a tu jest po trzech miesiącach, czyli musiało być to 3 do 12, no bo czas trwania okresu, po którym naliczane są odsetki, a czas, według którego jest podane oprocentowanie, czyli tu jest 12 miesięcy, no to jest 3 do 12, tu 3 miesiące, tu 12, tak, jeden rok. No bo chcemy to P w końcu mieć w skali roku. Tak nas tutaj proszą, żebyśmy je znaleźli. No to wstawiamy liczby 3, 12 oczywiście. Tu nam się ładnie skróci do 1 czwartej. P setnych. No a K0 to było 3000. Oczywiście my ten wzór możemy tutaj przekształcić i wyznaczyć topę, którego szukamy. Bo dochód znamy. Oni nam podali. To jest 36. Tak ja może przez to, że to jest taki film podstawowy z podstaw w podstaw. <laughs> basic of Basic. To ja przekształcę ten wzór może krok po kroku. Co my możemy zrobić? No pomnożymy ten wzór przez 400. Czyli mamy 400 D obustronnie, tak? No a z prawej strony zostanie nam P razy K0. Następnie dzielę obustronnie przez K0. Wolno mi to zrobić, bo K0 nie jest zerem, a tylko przez 0 nie wolno dzielić, więc P wychodzi, że to jest 400 D przez K0. No co zostało tutaj zresztą napisane: 100 razy 4 razy D przez K0. Wstawiamy liczby, czyli 100. 36, no bo tyle wychodzi dochód, 4 została, no i k0 to jest 3000. Skracamy, 0, następnie skróćmy przez 3, to tu jest 10, tu przez 3 to jest 12, następnie to skróćmy jeszcze przez, no niech będzie przez 2, czyli jest 5, tu jest 6 i wychodzi nam 6 razy 4 przez 5, co zostało tutaj zapisane. A zatem jest to 24 przez 5 mnożąc licznik i mianownik przez 2, to wychodzi 48 przez 10, czyli 4,8. Jak ktoś nie umie liczyć, może użyć kalkulatora. Jak najbardziej nie ma problemu, to już są mechaniczne czynności. Ok, no i co? Wychodzi na to, że p% to jest 4,8%. Powtarzam jeszcze raz. Samo p to jest 4,8, ale p% to już jest 4,8. No i czy jak to woli r, tak, to jest setnych, tak, bo tu ten procent zamieniłem, no bo r jest liczbą, czy jak to woli jeszcze mnożąc licznik i mianownik przez 10, to jest 48 przez 1000, czy jeszcze inaczej zapisując, 48 setnych. No wychodzi dokładnie na to samo. Podsumujmy zatem te nasze wszystkie rozważania na ogólnym przypadku, czyli na literach. Zadanie brzmi tak, wpłacono kwotę k0. Oprocentowanie wynosi p procent w skali czasu t. No najczęściej to t to jest rok, tak? Odsetki są generowane, ale ogólnie może być te. Odsetki są generowane co okres czasu równy tau. Środki wpłacono na n okresów czasu długości tau. Jaka jest kwota kn do dyspozycji po n okresach długości czasu tau? No więc odpowiedź jest po prostu podanie wzoru. No będzie to K0 razy i w nawias 1, no bo ten kapitał początkowy ma być też dodany na koniec plus tau przez t, czyli długość tego okresu tau przez mm, długość okresu czasu, na którym podane jest oprocentowanie razy r, czyli ten nasz współczynnik to oprocentowanie, czy jak zamiast ktoś jak to woli zamiast r może wpisać psetnych tutaj. No i razy n, czyli liczba tych okresów o długości tau i to jest kapitał po n tych okresach. Długości tał, rzecz jasna. No i koniec, tak? Ewentualnie, jak ktoś chce uwzględnić jeszcze podatki, no to domnożyłby tutaj razy 1 minus k. Zamknął nawias i jeszcze raz zamknął. Teraz, kiedy już to wszystko rozumiemy, to możemy to obudować w jakieś ładne opakowanie. To znaczy, używając jakiejś terminologii stricte ze świata finansów, używanych przez ekonomistów, finansistów i tym podobne osoby. No, wymieniłem tu tylko te najbardziej podstawowe, bo lista ta mogłaby się przedłużać w nieskończoność wręcz, tak? No kapitał. Kapitał to jest K0, no to każdy chyba domyślnie wie, o co chodzi, tak? Można podać ładną definicję, ale ja tego tutaj nie zrobię. Kapitalizacja, czyli dopisywanie tych odsetek do tego kapitału. No w przypadku procentu prostego, to zawsze do tego kapitału początkowego. Kapitalizacja prosta, inaczej mówiąc procent prosty, czyli oprocentowanie podlega, oprocentowaniu podlega tylko kapitał początkowy. Czas oprocentowania, no to liczba tych okresów o długości tau, po których są naliczane odsetki, razy długość tego czasu, po którym naliczana jest, naliczane są jedno odsetki, tak? to razem stanowi czas, czas oprocentowania, no bo tau jest w jakimś jednostce czasu, nie wiem, minutach, godzinach, miesiącach, a nie jest liczbą tylko, tak, mówiącą o liczbie tych okresów, czyli po pomnożeniu wychodzi jakiś tam czas. I ostatni punkt, stopa procentowa, inaczej nazywana oprocentowanie. No i to jest to P%. Tam 3%, 7%, 12%, 21, no obojętnie, tak? Czy 243% tak? też może być w skrajnym przypadku, chociażby teoretycznym. Ok, rozumiesz teraz główną myśl, ale żeby nie pozostać w takim no, dość uproszczonym modelu, trzeba powiedzieć, że w praktyce sprawa się dosyć mocno komplikuje, ponieważ jest bardzo wiele szczegółów, które należy. Ustalić, mianowicie trzeba zdefiniować, co to dokładnie znaczy miesiąc. No co to znaczy? To jest 29 dni, 30, 31, 32, a może 30 dni i 5 godzin i 2 minuty? No nie wiadomo. Trzeba zatem to ustalić dokładnie, co rozumiemy przez pojęcie miesiąc. Podobnie, co to znaczy rok? Czy to jest 365 dni, 364 i 5 godzin, czy może 360 dni? No różnie się przyjmuje, także to też na to trzeba zwrócić uwagę, co rozumiemy przez rok. Kolejna sprawa to co, gdy zaczniemy od połowy miesiąca. Na przykład będziemy mieć tą lokatę i upłynie 2 miesiące i 3 dni, tak? Albo 15 dni. Jak to wtedy uwzględniać? W jaki sposób? To też trzeba ustalić. Koszt samej usługi, bo bardzo często, no, banki nie robią tego za darmo, choć tak już na tym zarabiają, no, ale dobra, niech będzie, że jeszcze sobie jakąś tam opłatę taką wezmą, inne cała masa kosztów, to też trzeba na to zwrócić uwagę, jaki podatek zapłacić, bo to zwykle nie jest takie proste i logiczne, tylko czasami przy jakichś większych kwotach trzeba jakoś to inaczej liczyć, no, też trzeba się na tym zastanowić i dowiedzieć jak się to dokładnie robi. No i kolejna kwestia, czy odsetki są naliczane z góry czy z dołu? No w zasadzie w praktyce najczęściej no to tylko z dołu, no bo trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy zaczynamy lokatę i już na starcie od razu dostajemy odsetki i dopiero po minie upłynięciu jednego tego okresu następują następne odsetki, znowu musi upłynąć okres, a nie w przypadku sytuacji Eee, najczęściej mamy do czynienia z, z sytuacją, kiedy te odsetki są z dołu naliczane, czyli musi upłynąć najpierw jakiś okres czasu i dopiero wtedy są naliczane. Również możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy to oprocentowanie się zmienia, tak? czyli nie jest stałe oprocentowanie, czyli już zmienne, to już sobie też poniekąd wspomnieliśmy wcześniej. No i inne kwestie, na które też trzeba zwracać uwagę. No dobrze, no to powiedzmy teraz o przypadkach poza finansami. Pokażmy, że faktycznie będzie to ciąg arytmetyczny, ten procent prosty to jest ciąg arytmetyczny. No więc pokazaliśmy sobie taki wzór, czy też taki w ogólnym przypadku, a też jeszcze bardziej w ogólnym, no to uwzględniając jeszcze te podatki, jeżeli byłyby odpowiednio prosto liczone w ten sposób, no to możemy mieć i taki wzór, ale ja dla uproszczenia będę to tutaj omawiał na tym pierwszym wzorze, tym prostszym, uproszczonym, a na tym drugim się robi to dokładnie analogicznie, ale po prostu chcę, żeby było bardziej to zrozumiałe. No dobrze, dlaczego jest to ciąg arytmetyczny? No, troszkę niefortunnie ten pierwszy wyraz tego ciągu arytmetycznego to jest k0 z indeksem 0, zauważ. A drugi wyraz ciągu arytmetycznego to jest k1, czyli z indeksem 1. No i tu mamy ten nasz ciąg. Skąd wiemy, że jest to ciąg arytmetyczny? Ponieważ różnica między dwoma dowolnymi, sąsiednimi wyrazami, w sensie następny minus poprzedni, zawsze jest taka sama. No, ja to w tym momencie pokazuję tu między. Wyrazem drugim a pierwszym, czyli między k1 minus k0, że gdy to odejmiemy, zresztą wykonajmy ten rachunek. Czyli k1 to jest k0 razy 1, dodać r i następnie odjąć k0, czyli odjąć k0. Zobaczmy. k0 razy ten nawias, no to rozpisuję. k0 razy 1, dodać k0 r. I odjąć k0. No to zobaczmy. k0 się skraca, zostaje nam k0 r, co zostało tutaj napisane. No i zwróćmy uwagę, że k0 jest stałe. No na początku jakaś ustalona kwota. r też jest stałe, no bo jest stałe oprocentowanie. Czyli po pomnożeniu dwóch stałych będzie to stała. A zatem mamy tutaj constans, czyli jest to stałe. Jest tu zatem ciąg arytmetyczny i wszelkie zadania związane z procentem prostym możemy w zasadzie rozwiązywać jak na zadania z ciągów arytmetycznych. Tu jeszcze drobna uwaga, bo teraz na tym następnym slajdzie, takim nadobowiązkowym, pokażemy to znacznie lepiej, bo tam zrobiłem pewne nadużycie. Mianowicie to, że pokazałem, tylko między drugim a pierwszym wyrazem jest jakaś różnica, która jest stała, ale wcale nie jest powiedziane, że między drugim wyrazem a przepraszam, trzecim wyrazem a drugim wyrazem ta różnica też będzie stała i będzie wynosić dokładnie tyle samo co tu. Bo tak musi być, bo inaczej to nie będzie ciąg arytmetyczny. A zatem trzeba to w ogólnym przypadku pokazać, że dowolny nty, a właściwie n plus pierwszy wyraz tego ciągu arytmetycznego, bo pamiętajmy tutaj, indeksa jest, indeks jest zmieniony, dowolny n plus pierwszy wyraz tego ciągu arytmetycznego minus poprzedni, jeden wstecz, czyli ten k czyli ten n-ty wyraz ciągu arytmetycznego, czyli z indeksem kn-1, jeżeli odejmiemy i zawsze będzie ta sama wartość, niezależna od tego indeksu n, to wtedy dopiero stwierdzimy, że jest to ciąg arytmetyczny. No i zapisałem to tutaj, używając akurat tego bardziej zaawansowanego wzoru, obojętnie, nie ma to znaczenia, lo rozumowanie jest dokładnie analogiczne i tutaj dla n równego n, a tutaj dla n mamy n-1 podstawione. No to zobaczmy. K0 razy 1, tu jest K0 razy 1 z minusem, to się od razu skróci. K0 razy tau przez t razy r razy n, a tu jest prawie, że to samo, tylko że jest razy n minus 1. A zatem tu po prawej stronie ten z minusem jest o jedno mniej niż tutaj. A zatem tak de facto zostaje, że jest tau razy tau przez t razy r razy to K0. No co zostało tutaj zresztą zapisane? Zobaczmy, że to jest stałe. Tau jest stałe. No jakiś konkretny okres, po którym naliczane są odsetki. T również jest stałe, no bo to jest okres, na którym naliczone jest to oprocentowanie. Podane to oprocentowanie. K0 też jest stałe, bo to jest ta kapitał początkowy. A R także jest stałe, bo to jest to oprocentowanie. A zatem zobaczmy, że wychodzi nam konstans zawsze między dwoma sąsiednimi wyrazami. Następny minus poprzedni zawsze wyjdzie ta sama wartość, a zatem jest to ciąg arytmetyczny. Ponadto zwróćmy uwagę, że gdy tau będzie równe t, to nam się skróci i wychodzi na to, co tu w tym przypadku, tym uproszczonym. Przechodzimy zatem do następnego zadania, zadania już czwartego, i teraz z zadanie z drzewkiem. Mianowicie w roku 2017 dąb miał 48 gałęzi. Według prognoz ma co 3 lata przybywać nowych gałęzi w liczbie równej 25% początkowej liczby gałęzi z roku 2017, czyli z liczby inaczej mówiąc tych 48. I pytanie, ile będzie mieć dąb gałęzi za 12 lat według tych prognoz? No to używamy wzoru na procent prosty, czyli kn to się równa k0, następnie 1 Dodać tau przez t razy n i razy r, czy jak to woli, zamiast r, p przez 100. Dobrze, no więc co? Jakie tutaj należy przyjąć wartości? No r rzecz jasna to jest 25%, czyli inaczej mówiąc 1 czwarta. Co dalej? No tau to możemy przyjąć, że co 3 lata będzie przybywać, tak? Więc 3. T... No to też możemy powiedzieć, że jest oprocentowane, tak, że co roku, tak, i co roku będzie e, nie nie co roku, że co trzy lata będzie przybywać, no więc też możemy przyjąć, że jest to 3. No i wtedy n, że jest cztery takie okresy, bo to ma wszystko się odbywać przez 12 lat, czyli cztery te okresy. Cztery okresy podczytał, to jest 12 lat. Tak, bo tu jest jednostka lat, tu też jest jednostka lat. Albo możemy na to spojrzeć troszkę inaczej. Mianowicie, że to total wynosi 12 lat, lat, t jest równe 3 lata, no bo co 3 lata się tam doliczają te gałęzie, no i wtedy, że jest jeden taki okres, czyli że n jest równe wtedy 1, że n jest wtedy równe 1. Jakby nie robić, wyjdzie dokładnie na to samo. Zobaczmy. Czyli podstawiam k0, to jest 48. Mnożymy. 1 dodać tau przez t według pierwszego to jest 1 razy n, czyli 4, i razy r, czyli 1 czwarta. A zatem czwórki nam się skrócą, wychodzi 2 razy 48, czyli 96 gałęzi. Biorąc te drugie liczby, 48 to jest 1 dodać tau 12 przez 3. Razy okres, ile tych okresów jest? No jeden taki okres 12-letni. I następnie razy to oprocentowanie, czyli 1 czwarta. Co nam wychodzi? No tu, jak skrócimy przez 3, to jest 1 przez 4, to możemy skrócić jest 1, znowu 1 plus 1, czyli 2, czyli 96 gałęzi. No i równie dobrze możemy to robić z ciągu arytmetycznego, przyjmując, że a1 to się równa 48, a2, czy właściwie ta różnica, r. To jest 25% z tych 48, a zatem 1 czwarta razy 48, czyli 12. Tak? No i tych okresów rzecz jasna będzie ile? No, będzie ich 4. No i policzyć sobie 48, dodać 4 te okresy, czyli wychodzi nam 96, jakby nie patrzył. Tu jeszcze tylko tak krótko zasygnalizuję nadobowiązkowo, jako ciekawostkę, co w sytuacji, kiedy ten. E, byłoby sytuacja ciągła, czyli ta długość tego okresu tau dążyłaby do zera, to wówczas to wszystko sprowadziłoby się do funkcji liniowej. Mielibyśmy taką funkcję, czyli chyba każdy widzi, że jest to funkcja liniowa postaci ax plus b, gdzie współczynnik a byłby równy ile? No rk0, a współczynnik b byłby równy k0 i wtedy możemy to wszystko analizować używając funkcji liniowych. Mam nadzieję, że nagranie Ci się podobało, było pomocne i zrozumiałe. Kliknij łapkę w górę, napisz komentarz, czy też zasubskrybuj, dzięki czemu sprawisz, że to nagranie będzie lepiej pozycjonowane w YouTubie i inni też będą mogli na nie trafić. E, no, mimo to, że materiał jest bardzo prosty, no to zdarzyło mi się tutaj przeglądać poniższe materiały. Jakby ktoś chciał, może zajrzeć sobie pod te linki, jeżeli coś tam może doczytać więcej. No, było tego więcej, ale te akurat tutaj zanotowałem. No to tyle. Dzięki. Trzymaj się. Cześć.